Tu Hanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Jeśli kiedyś traficie do Loreto w Santa Fe w Nowym Meksyku i zapytacie, co tu warto zwiedzić, z całą pewnością dowiecie się, że nigdy nie zapomnicie klimatu dawnego kościoła rzymskokatolickiego, który obecnie jest już muzeum. Tym, co robi tak wielkie wrażenie w tej kaplicy, są spiralne schody, którymi dostaniecie się na chór ze świadomością, że stąpacie po tak zwanych cudownych schodach albo schodach świętego Józefa. Do dziś ich powstanie otoczone jest aurą tajemnicy. Czy to możliwe, że zbudował je sam święty Józef? Historia zaczęła się w 1852 roku, kiedy to siostry Loretanki ze stanu Kentucky w USA przybyły do Santa Fe. Plany miały wielkie. Chciały założyć klasztor, wspierać rozwój duchowy mieszkańców, dawać przykład zawierzenia życia Bogu. Po przybyciu na miejsce siostry szybko przekonały się, że trafiły na tereny nękane biedą, problemami zdrowotnymi i socjalnymi. Meksykanie i Indianie, bo głównie oni tu wówczas mieszkali, mieli marne szanse na podniesienie poziomu swojego życia, bo kluczem do tego byłaby przecież wiedza i umiejętności, rozwój, a na ten właściwie nie było szans, bo większość mieszkańców pozbawiona była dostępu do edukacji. Loretanki wiedziały, że trzeba zacząć od wlania nadziei w serca mieszkańców, by ci mieli siłę uczyć się pisać i czytać, a to była droga do ewangelizacji, ale także samorozwoju. Zwykle podstawą budowania społeczności duchowej jest miejsce, które jednoczy wiernych. Ale na tym terenie zbudowanie klasztoru czy kaplicy było nie lada wyzwaniem i finansowym, i strategicznym, logistycznym. Zresztą najpierw były tu pilniejsze misje. Jednak po 20 latach siostry uznały, że czas wybudować kaplicę. A miejscowy biskup poparł plan i uznał, że idealna będzie tu budowla przypominająca Sainte-Chapelle, pałacową kaplicę w Paryżu, którą król Ludwik kazał zbudować na przechowywanie relikwii męki pańskiej przywiezionych z wyprawy krzyżowej. Znalazły się nawet pieniądze. Paul Mully, architekt, stwierdził, że kaplica będzie długa na 22 metry i na 7 metrów szeroka. Siostry, aby modlić się spokojnie, miały mieć do dyspozycji chór. Po 5 latach prac z użyciem piaskowca i kamienia wulkanicznego powstała bryła budynku i można było montować witraże sprowadzone z Paryża. Kiedy jednak prace się zakończyły i zakonnice były gotowe udać się na chór, okazało się to nierealne, bo wykonawcy nie zrobili schodów. A jak się okazało, nie musiał to być tylko skutek roztrzepania. Architekt zmarł, nim kaplicę oddano, więc nie mógł pomóc, a budowniczowie zapraszani do kaplicy, by postawić schody, odmawiali ich wykonania w tak małej, ciasnej, niewygodnej przestrzeni. Uważali, że nie ma technologii, ani nawet projektu, które dałoby się wykorzystać w tym wnętrzu. Zaoferowali siostrom mocne drabiny. Pomysł ten jednak został odrzucony, ponieważ siostry ani myślały w habitach wspinać się każdego dnia na chór, ryzykując nieobyczajne zachowanie lub po prostu krępujące sytuacje. Chór więc miał pozostać nieużywany, co wydawało się siostrom marnotrawstwem tak wielkiego trudu włożonego w budowę kaplicy, którą przecież miały się opiekować i w której miały się spokojnie modlić. Siostry zdecydowały się walczyć o swoje tak, jak potrafią najlepiej – modlitwą. Przez 9 dni wznosiły płomienne błagania do świętego Józefa. Ostatniego dnia nowenny Loretanki usłyszały pukanie do wrót klasztoru. Stał w nich starszy pan, który, jak się wydawało, albo był bardzo tajemniczy, albo nie chciał tracić czasu na konwenanse. Postanowił się nie przedstawiać, tylko przejść do rzeczy. Stwierdził, że jest cieślą. Przybył tylko w towarzystwie swojego osiołka i może wybudować wymarzone przez siostry schody.
jak czytamy w źródłach, z zachowanej relacji matki Magdaleny, przełożonej klasztoru, wynika, że skrzynka cieśli zawierała tylko parę młotków, dziwacznie wyglądającą piłę, miarę w kształcie dużej litery T, zapewne przykładnicę, oraz dłuto. Nie wyglądało to optymistycznie, bo narzędzia prezentowały się raczej skromnie. Wiele ich nie było, a i wiek gościa nie pozwalał wierzyć w jego solidne zapasy sił i energii. Ale ponieważ i tak żadnej innej opcji nie było, przełożona dała cieśli szansę. Była zdumiona, gdy wtedy postawił swoje warunki. Nikt nie będzie go obserwował, kontrolował i nie chce też żadnej pomocy. Nie życzy sobie ciekawskich spojrzeń ani żadnych pytań. Zgodził się jedynie otwierać zamykaną na czas pracy kaplicę, by siostry mogły uczestniczyć w nabożeństwach. Sam wychodził z kaplicy rzadko i tylko po to, by piłować i moczyć drewno. Loretanki nie żywiły wielkich nadziei co do ukończenia budowy sukcesem, bo wkrótce zorientowały się, że przecież starszy pan nie podróżuje nigdzie po drewno, nie wymienia narzędzi, nie korzysta z pomocy żadnego asystenta, a ma już swoje lata. Ale nie wyganiały staruszka, który po 3 miesiącach ogłosił, że oto ukończył dzieło. Zdumione siostry ujrzały piękne, kręcone schody, bardzo starannie i kunsztownie wykonane z drewna, jakiego nigdy nie widziały w okolicy. Wzruszona matka przełożona zdecydowała, że stanie na głowie, by zdobyć dodatkowe fundusze i zapłacić mężczyźnie, a nawet podejmie go na pysznym posiłku wraz z innymi siostrami. Ale mężczyzna po prostu zniknął. Siostry nie potrafiły się z tym pogodzić. Chciały, by mieszkańcy okazali mu wdzięczność, docenili go, dlatego opowiedziały o wszystkim społeczności, jednocześnie poszukując gościa w całej okolicy. Nic to jednak nie dało. Nikt go tu nie znał i nie widział. Loretanki jednak wiedziały jedno. W jakiś sposób musiał zdobywać drewno. Schody były przecież wysokie, dlatego z pewnością jest znany w którymś z tartaków. Ale ku ich zdumieniu okazało się, że nie tylko nie pozyskiwał drewna lokalnie, ale nawet w okolicy, bo jak do dziś podają opracowania, w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Santa Fe nie rosły drzewa, z których pochodziło drewno użyte przy budowie schodów. I rzeczywiście, lata później sprawę zbadano dokładniej. Przebadano wszystkie połączenia cieślskie i same schody. Ustalono, że cieśla wykorzystał gatunek wolno rosnącego świerku o bardzo dużej gęstości, w ogóle nie występującego w Nowym Meksyku. Najbliżej rósł na Alasce. Największe zdumienie budziła jednak sama konstrukcja schodów, które okazały się szybko istnym cudem architektonicznym. I nie bez powodu budziły tak wielkie emocje i skłaniały do zadawania kolejnych pytań. Skąd pomysł na ten niezwykły spiralny kształt? Jak to możliwe, że starszy pan, który nie dysponował zbyt wieloma specjalistycznymi narzędziami, pomocą projektantów, architektów czy pomocników, zbudował w tak krótkim czasie tak kunsztowne, efektowne i wyjątkowe schody? Na czym polegała ta ich wyjątkowość? Otóż schody stały jak zaczarowane, bez żadnej podpory utrzymującej je w powietrzu. Nie było ani słupa, ani ściany, której mogłyby się trzymać. 2 obroty po 360 stopni każdy robiły ogromne wrażenie. Spirale nie powstały z jednego kawałka drewna, lecz wielu mniejszych elementów. Ale to nie był koniec mocnych wrażeń. Niepojęte było to, że budowniczy nie wykorzystał żadnych śrub, gwoździ czy jakichkolwiek innych tego typu mocowań. 33 stopnie. Dlaczego tyle? W klasztorze oczywiście odpowiedź mogła być tylko jedna. To wiek Chrystusowy. W takim właśnie żywot zakończył Jezus. Ale zachwyty, jak uznali architekci, były przedwczesne, bo według wielu schody niebawem miały runąć,
były niebezpieczne, sprawiały raczej wrażenie atrapy schodów, która rozpadnie się w trakcie użytkowania. Sęk jednak w tym, że zakonnice zaryzykowały i nie pożałowały. Najpierw one, a potem kolejni użytkownicy z powodzeniem wykorzystywali schody przez kolejne dziesięciolecia, a potem i 100 lat i ponad. Po latach próbowano wyjaśniać, że budowniczy wykorzystał zasadę dźwigni, ale trzeba przyznać, że zrobił to tak zmyślnie, wręcz genialnie, że i dziś niewielu wysilałoby się na aż tak efektowne, ale trudne w zastosowaniu rozwiązania. No może obecnie, przy dzisiejszym stanie wiedzy, zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i technologii z wykorzystaniem programów komputerowych można by próbować wykorzystać stal czy żelbet, aby zachwycić taką konstrukcją. Ale nie z drewna i nie bez użycia kleju, gwoździ czy innych tego typu mocowań. Wydaje się, że Cieśla musiał być genialnym architektem, inżynierem, a także matematykiem specjalizującym się w geometrii. Tożsamość Cieśli budzi więc nieustanne spekulacje od dziesięcioleci, a świat architektury szuka innych dzieł geniusza. Jednak siostry uważały, że nie ma sensu, bo one przecież doskonale wiedzą, kto im pomógł. Gdy budowa kaplicy utknęła w najważniejszym dla nich punkcie i mało brakowało, aby była dla nich praktycznie nieużyteczna albo dużo mniej niż było to w zamyśle, przejęte i przybite siostry nieustannie modliły się do świętego Józefa. Uznały, że przybył na wezwanie lub wydelegował kogoś, kto mógł im pomóc. Cud? Nadnaturalna pomoc dla sióstr? One były pewne, że tak. Wielu, którzy podziwiali schody, także, ale Kościół katolicki nie wypowiedział się nigdy jasno na ten temat. Od 1960 roku kaplica jest prywatnym muzeum i kaplicą weselną, którą jednak można też zwiedzać każdego dnia. Schody trwają nienaruszone, a w drugiej połowie lat 70. XX wieku uznano, że to tak niesamowite, iż powinno się je traktować z należytym uznaniem i przeznaczono tylko do zwiedzania jako przykład wybitnej sztuki ciesielskiej. Dzieło, jak sądzi wielu, świętego Józefa ogląda rocznie 250 tysięcy pielgrzymów i turystów. Ale pod koniec lat 90. XX wieku pojawiła się inna teoria dotycząca tożsamości budowniczego. Mary Jean Cook, autorka książki Loretto, The Sister and Their Santa Fe Chapel, wzięła pod uwagę, że cudowne schody są dziełem stolarza, który nazywał się François Jean Rochas, francuskiej legendy stolarki. Ten człowiek mieszkał przez pewien czas w regionie Santa Fe i ta teoria wydawała się logiczna i całkiem obiecująca, ale nie ma żadnych wątpliwości, że siostry wykluczyły, by pomagał im na przykład Jezus, a to dlatego, że odszedł w wieku 33 lat, a Cieśla był starszym mężczyzną. W 1878 roku, kiedy powstawały schody, Rochas miałby zaledwie 27 lat. Byłby więc w wieku jeszcze niższym niż Chrystusowy. Siostry zapewne absolutnie wykluczyłyby więc tę teorię. Wspomnę jeszcze, że pierwotnie twórca schodów nie widział jakoś przy nich poręczy, ale 10 lat później ze względów bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dobudował ją cieśla Philip August Hesch. Dziś sceptycy, którzy nie odmawiają schodom kunsztu, a cieśli geniuszu, uważają, że jednak usługi po prostu mógł opłacić anonimowy dobroczyńca lub nawet cały cech, na przykład stolarzy, którzy powierzyli zadanie jednemu spośród nich, stąd dostęp do materiałów i technologii. Mógł to jednak zlecić ktoś zupełnie inny, ale projekt być może istniał już wcześniej. Fascynaci architektury wnętrz mieli odnaleźć miniaturowe repliki schodów we Francji. Były używane jako modele do sprzedaży, a rozpowszechniane przez tajne bractwo francuskich rzemieślników, tak zwanych Le Compagnons, które nadal działało w XIX wieku. Zresztą wielu członków tego bractwa podróżowało w poszukiwaniu pracy. Przemieszczali się między 80 bazami we Francji i prawie 50 w innych krajach.
co 6 miesięcy do roku musieli zmieniać miejsce pracy, co może tłumaczyć, dlaczego cieśla przyjechał do miasta, a następnie nagle wyjechał i nikt go tu nie zna. Matka być może zdecydowała, że historia o tajemniczym cieśli, który nie chciał pieniędzy i pojawił się w odpowiedzi na modlitwy, jest idealnym magnesem na wiernych i pielgrzymów, a przecież o rozwój duchowy i nawracanie chodziło tu od samego początku. Złośliwi lub też realiści mówią, że tak naprawdę wielkie znaczenie mógł tu również mieć czynnik finansowy. Chodziło o zwykły biznes, który zawsze rozwija się wraz z kultem. No ale myślę, że w ten wątek już nie ma co wchodzić. Tak czy inaczej nie ulega wątpliwości, że schody są niesamowite. Wydaje się, że powstały w niezwykłych okolicznościach, a sama sylwetka twórcy kryje w sobie wielką zagadkę. Ciekawa jestem, co wy na ten temat sądzicie. W jaki sposób ten tajemniczy cieśla poradził sobie z tak wielkim wyzwaniem? A przypomnę tylko, że ściągano na miejsce wielu jego kolegów po fachu, i nikt nawet nie próbował, pomimo, że mógł liczyć na wielką wdzięczność kościoła. No i oczywiście wielkie uznanie w okolicy. Skąd w Santa Fe wzięło się drewno z Alaski? Przypomnę, że nie były to czasy, kiedy można było łatwo zdobyć jakikolwiek materiał, jaki sobie wymarzyliśmy. Jak ten starszy pan poradził sobie z takim wyzwaniem w 3 miesiące? Czy myślicie, że potrzebne były nadludzkie siły, czy po prostu podeszły wiek wcale nie musi oznaczać braku krzepy? Być może pomaga doświadczenie i pomysłowość. I najważniejsze pytanie, czy to był święty Józef? Czy siła modlitwy mogła być tak wielka, że sprowadziła go do Loretanek? Ale przypuśćmy, że był to po prostu cieśla z okolicy, bliższej lub dalszej, albo i bardzo dalekich stron. Każdy wybitny mistrz w jakiś sposób bazuje na uznaniu, na swoim nazwisku, na jego potędze, przynajmniej w swojej dziedzinie. Natomiast ten cieśla zapragnął być anonimowy. Dlaczego? Czy to zwykła skromność? I czy skromność w takim fachu ma sens? Myślę, że gdyby się ujawnił, kolejne zlecenia byłyby tylko kwestią czasu i to niedługiego. I dlaczego nie chciał zapłaty? Jestem bardzo ciekawa, co o tym myślicie, jak podobają Wam się schody i czy sądzicie, że tak naprawdę ten projekt wcale nie musiał być aż tak oryginalny i być może już gdzieś kiedyś rzeczywiście, jak mówią znawcy tematu, krążył po Francji i został wykorzystany po raz pierwszy akurat w tej okolicy. Zostawiam Was z tymi pytaniami i z niecierpliwością czekam na komentarze. Zapraszam Was oczywiście na drugi kanał, gdzie znajdziecie wiele zagadek kryminalnych. A teraz już dziękuję Wam za uwagę, ściskam Was mocno i do usłyszenia. Aha, kochani, przypominam, że możecie wysyłać mi swoje prawdziwe opowieści z dreszczykiem. Piszcie, co niezwykłego spotkało Was w Waszym życiu. Adres mailowy oczywiście w opisie. Buziaki.